Siemanko, z tej strony Ali, witam na swoim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się poradnikiem i to nie byle jakim, bo będzie to poradnik o celnych dośrodkowaniach, o technice dośrodkowań, których będą trzy. Także mam nadzieję, że wielu z Was taki poradnik pomoże. W ogóle ten poradnik nagrywam na tak naprawdę Waszą prośbę, bo tutaj pojawiały się komentarze właśnie z propozycją tego, żeby taki film nagrać. Jeszcze na początek myślę, że wartym obejrzenia będzie film, który nagrywam o przerzutach i będzie on tutaj i w opisie. A to właśnie dlatego, że tam dokładnie omawiam technikę takiej podstawowej wrzutki i fajnie, żebyście to potrafili robić, zanim przejdziemy sobie tutaj do tego filmu. Poza tym jest to najpopularniejszy film na moim kanale, także polecam. Ale okej, dzisiaj zajmiemy się celnymi dośrodkowaniami. Będą to dośrodkowania mniej więcej na 20-30 metrze, tak jak ma to miejsce na pełnowymiarowym boisku, gdzie wrzucamy piłkę ze skrzydła do pola karnego. No to będzie odległość mniej więcej, powiedzmy, uśredniając 25 metrów, 20-25. I na takiej odległości się skupimy. Zaczynamy. Piłkę możemy dośrodkowywać na trzy główne sposoby, no nie licząc oczywiście tutaj fałsza, tutaj z fałsza korzystać nie będziemy, dlatego że ja tutaj no, powiedzmy, że promuję od początku istnienia kanału grę obiema nogami, no a gra z fałsza to jest tak jakby wykluczanie swojej słabszej nogi i katowanie za mocno tej lepszej, ja tego nie uznaję. Także trzy główne techniki, pierwsza to będzie podcinka, druga to będzie taka mocno bita podcinka i trzecia to będzie tradycyjna podkrętka. Znowu druga, gdzie chcemy dać ją mocno bitą taką, to już bardziej przypomina strzał knuckle ball, tylko że nie opuszczamy mocno stopy, tylko trzymamy ją luźno, ale już troszeczkę mocniej i niżej staramy się ją usytuować. Jeżeli na sucho potrafimy wykorzystać te wszystkie trzy techniki, wtedy możemy sobie przejść już do treningu celności, do bardziej takich meczowych sytuacji, bo jak wiadomo, w trakcie meczu mamy sytuacji, gdzie ta piłka faktycznie stoi i możemy ją wrzucić. Czyli teraz, jeżeli nie sprawia nam to większego problemu, teraz robimy sobie to samo, ale z przesunięciem piłki, z przerolowaniem. Dobra, jeżeli mamy technikę opanowaną, to już tak naprawdę jest to połowa sukcesu. Dlatego, że tutaj celność w dużej mierze zależy właśnie od dobrej techniki. Także jeżeli to jest dopięte, trafimy w bramkę, możemy sobie przejść na poziom wyżej. Czyli tutaj, z racji tego, że jesteśmy na orliku, ustalimy sobie taką mniej więcej odległość, tak jak to wygląda na dużym boisku. Czyli mniej więcej, powiedzmy, jeżeli wrzucamy ze skrzydła do pola karnego, to tam jest mniej więcej, powiedzmy, między 20 a 30 metrów. Więc ustawimy sobie tutaj około 30 metrów od bramki i tutaj... Tutaj uwaga, jak we wszystkim, cała filozofia opiera się na żmudnym powtarzaniu, żmudnym trenowaniu. Nie ma tutaj większego sukcesu, dlatego możemy sobie tak jak tutaj ustawić po prostu grzybek. Wiem, według niektórych to nie jest grzybek, znaczy według większości w sumie to się nie nazywa grzybek, ale tak jak mówiłem, ja to nazywam grzybki. Dla mnie to jest grzybek, więc to będzie grzybek. I po prostu mamy tam bramkę, mamy tutaj sytuację, tak jakby odwzorowanie tego, co się dzieje na boisku. Będziemy sobie po prostu piłkę wypuszczać, możemy sobie jakieś zwody robić i używając tych trzech technik, starać się trafić do bramki i w ten sposób sobie ćwiczyć po prostu dośrodkowania i celność tych dośrodkowań. Tutaj jak widać, kiedy piłkę mocniej bijemy, ona też nabiera takiego troszeczkę zakręconego lotu, ale to jest taka fajna piła, gdzie mamy na przykład jakąś kontrę, gdzie musimy szybko tę piłę przerzucić, że ona nie może być zawieszona wysoko w powietrzu, dlatego ta technika, gdzie po prostu mocno, płasko ją dogrywamy, jest naprawdę fajną opcją i warto takiej techniki się wyuczyć, żeby nie polegać tylko na tych
sztywnych takich dokrętkach, bo często zauważyłem właśnie, że szczególnie wśród tych młodszych, mniej technicznych zawodników, ten aspekt nie jest przetrenowywany, najczęściej właśnie sobie wrzucają, po prostu dokręcając tę piłkę. No i czasem po prostu są to takie farfosle, że jest to strata piłki, dlatego technika, w której zagrabiamy piłkę, jest według mnie niezbędna. I jeszcze raz odsyłam do poradnika, który będzie gdzieś tutaj albo tu. Ale też oczywiście w sytuacjach, kiedy dośrodkowujemy, kiedy z tą piłką lecimy, mamy też możliwość dokręcenia piłki, bo na przykład, nie wiem, chcemy, żeby ta piła troszeczkę się zawinęła i wylądowała po prostu na głowie kolegi. Dlatego czasem też tę piłkę po prostu trzeba dokręcić. Stąd film o trzech technikach. Okej, trzy niezbędne techniki, które warto znać. Oczywiście, tak jak we wszystkim, wszystko opiera się tutaj na praktyce, na ćwiczeniach, na powtarzalności. Wtedy celność sama przyjdzie. Tyle na dziś. Jeżeli się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, ponieważ znajdziesz tu dużo więcej takich filmów. Poradniki, triki, analizy, jedzenie, porady życiowe, filozofia, wszystko po prostu. Z kanału o wszystkim, co Ci się przyda w życiu, czyli piłka nożna,